Bez tego premier nie wyobraża sobie świąt. To moje bestsellery, bez tego premier nie wyobraża sobie świąt. Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy się zapewne nieco inaczej. Tak samo jak indywidualne są nasze rodzinne historie i świąteczne doświadczenia, tak samo różne mamy wspomnienia z nimi związane, napisał na Facebooku premier Mateusz Morawiecki i zdradził, że pierogi ruskie, barszcz, łóżka i kutia to jego Bożonarodzeniowe bestsellery. Smak tych potraw kojarzy mi się z radością i obecnością najbliższych, przyznał Szerządu. Boże Narodzenie każdemu z nas kojarzy się zapewne nieco inaczej. Tak samo jak indywidualne są nasze rodzinne historie i świąteczne doświadczenia, tak samo różne mamy wspomnienia z nimi związane. W tym czasie nie skupiamy się na tym, co nas dzieli, ale co łączy. A tym co gromadzi wszystkich Polaków w jednym miejscu i czasie, jest świąteczny stół i wieczerza wigilijna, napisał premier. Podkreślił, że jak Polska długa i szeroka, od góralskich czad, poprzez śląskie familoki, wielkopolskie miasteczka. Od Laskiewsie aż po Pomorskie osiedla, nasze tradycje kulinarne skupiają się wokół wigilijnego stołu, na którym znajdziemy 12, a często dużo więcej, bezmięsnych potraw, czasem diametralnie się od siebie różniących, a czasem będących regionalną wariacją popularnego, ogólnopolskiego dania. Premier Mateusz Morawiecki nie będę tutaj oryginalny jak zauważył Morawiecki, na Śląsku są to przykładowo, Panczkraut, czyli popularna kapusta z dodatkiem ziemniaków, siemieniotka, zupa z nasion konopi, słynne makówki czy moczka. Weźmy także tradycyjną kutję, która, oprócz bakalii, w zależności od regionu Polski potrafi być pełna niespodzianek i zawierać nasiona różnych zbóż, owoce, a nawet makaron, dodał. Każdy ma swoje ulubione potrawy wigilijne. Nie będę tutaj oryginalny, jako typowy Polak nie wyobrażam sobie wigilii bez: 1. pierogów ruskich, 2. barszczu, 3. uszek, 4. wspomnianej wyżej kutii, napisał premier. Jak podkreślił, to jego bożonarodzeniowe bestsellery albo wigilijne topy. Smak tych potraw kojarzy mi się z radością i obecnością najbliższych, kuchnią mamy, śmiechem dzieci, błyskiem lampek na choince i świąteczną melodią w tle, dodał szerządu.